Dzień dobry Państwu. Jestem tutaj po prostu dlatego razem ze swoim synem i z jego kolegami odnośnie nagranego filmiku, który po prostu znalazł się na Facebooku. Chodzi o ten filmik, oczywiście wszyscy znają ten filmik. Która pani bardzo ładnie się odzywa do naszych dzieci. Jest to po prostu żenujące. Jestem z innymi rodzicami zbulwersowani tą całą sytuacją, która po prostu się tak wydarzyła. Niestety te dzieci nie mają gdzie jeździć, a moim zdaniem, jak jestem już tutaj na tym osiedlu, to twierdzę, że te osiedle jest bezpieczne, jest odgrodzone szlabanami, samochody, nikt nie wpadnie pod żadne auto i no jest dużo zieleni, mają gdzie po prostu skakać, się wybijać na tych deskorolkach. Szanowni Państwo, powstał taki problem. Ostatnie wydarzenie, sytuacja, która miała miejsce tutaj na osiedlu, pokazała, że dzieciaki takie nastoletnie, żywe, jeżdżące na rolkach, hulajnogach, rowerach, mają ogromny problem, ponieważ nie mają gdzie robić tych swoich ewolucji, nie mają gdzie się bawić, są przeganiani z miejsca na miejsce przez dorosłych. Niejednokrotnie jest wzywana Straż Miejska i Straż Miejska spisuje te dzieciaki za to, że jeżdżą w takich miejscach publicznych, czy po osiedlach, czy też na placu Kościuszki. Ja wszystko rozumiem. Czasy mamy, jakie mamy, ale naprawdę nie sposób jest dzieciaka posadzić przed komputerem, przed telewizorem, przed tabletem. Niech sobie siedzi i sobie gra. Dzieci są też różne, są też takie, które potrzebują tego ruchu i niestety, ale są przeganiani z miejsca w miejsce. Nie wolno im grać w piłkę, nie wolno im rysować kredami po chodnikach, nie wolno biegać, krzyczeć, bawić się w podchody. Z tym ciągle są problemy. Niedawno, kilka dni temu mieliśmy tutaj zdarzenie takie, że nasze dzieci jeździły po hulajnogach, no i niestety, ale zostali przeganiani, skończyło się to jedną wielką awanturą, no i jedna z pań, która interweniowała, no niestety, ale bardzo dzieciaki zwyzywała, groziła im, doszło podobno również do szarpaniny. No nie jest to fajne, dlatego trzeba by było coś z tym po prostu zrobić. Nie wiem, czy to apel do władz naszego miasta, żeby w końcu otworzyli, umożliwiły dzieciakom jazdę na tych rolkach, hulajnogach i tak dalej. No i troszeczkę inne podejście do tematu, bo te dzieci naprawdę nic złego nie robią. One sobie jeżdżą, one sobie robią triki, one nie rozwalają, nie wandalują, nie tłuką butelek, nie wyzywają nikogo. One tak naprawdę po prostu się bawią. Dzień dobry, szanowny panie prezydencie. Dzisiaj apelujemy o wybudowę skateparku. Po prostu prosimy, żeby był jakiś nowy skatepark, ponieważ jeździmy sobie na hulajnogach, to jest nasza pasja. Jeździmy sobie na rowerach, na deskorolkach sobie skaczemy, a w Tomaszowie nigdzie takiego czegoś nie można robić. W sensie znajdujemy sobie jakieś nowe miejsca, gdzie są dobre wybicia, żeby sobie po prostu czasami poskakać. Ale albo nas przeganiają, albo jak na placu Kościuszki nas spisuje Straż Miejska albo policja, tak naprawdę za nic, za to, że sobie skaczemy. I tak naprawdę moim zdaniem nie wiem, dlaczego nas spisują, jak w Tomaszowie nie ma żadnego skateparku. Albo że do Piotrkowa jechać samemu busem, chociaż to też tak trochę nie wypada bez rodziców jechać do Piotrkowa codziennie. Więc bardzo prosimy o nowy skatepark. Prosimy o nowy skatepark! Marcel, ty może coś? Więc tak, skateparki, ja pochodzę z Warszawy oczywiście, przyjeżdżam tu raz do roku, mam tu rodzinę, przyjeżdżam tu rozwijać swoje umiejętności na hulajnodze i nie ma skateparku. W sumie jest wybudowany skatepark skończony na bulwarach, ale skatepark będzie dopiero otwarty po skończeniu plac zabaw 27 września. Powiem pani tak, że nie ma gdzie jeździć uprawiać tego sportu. Gdzie jeździmy, każdy nas przegania. Nie wiem, czy to jest spowodowane, że hałas, czy nie wiem, czy spowodowanie komuś zagrożenia, lecz staramy się jeździć jak najostrożniej, uważać na siebie i innych w swoim otoczeniu.
Nie mamy na celu nikomu zrobić krzywdy, jak tutaj była sytuacja niedawno z tą panią tu. Więc ta sytuacja nie miała prawa zajścia. No, to było trochę niemiło z tej pani strony, no ale trudno. Nie wiem, skatepark powinien być według mnie wybudowany już paręnaście lat temu. Po tych powodziach, kiedy został skatepark przy arenie zniszczony. Były plany odbudowy, ale urząd miasta postanowił wybudować arenę. Skatepark powinien już być o wiele bardzo dawno zbudowany. Myślę, że jakby był dawno zbudowany, to by nie było afery, która zaszła niedawno tutaj przed tym blokiem, no, przed to, co jest ulica Małkowskich 8. Ja też chciałem dodać, że ten skatepark, który będzie wybudowany dopiero już po lecie, no, będzie wybudowany, będzie jak malutki parking dla niepełnosprawnych, gdzie są tylko takie dwa miejsca, tylko z dwoma rampami, na którym też no, nie można za bardzo co robić, bo powiem, że też są miejsca w Tomaszowie, typu jak takie osiedla, które mają lepsze wybicia niż na skateparku. Jeszcze chciałbym dodać, że skatepark będzie otwarty dopiero po sezonie, no, kiedy będziemy chodzić do szkoły, kiedy będzie zimno, więc to już w ogóle się nie opłaca tam na razie jeździć, tylko czekać za rok na kolejne lato. Tak, jestem mieszkanką tutaj tego bloku. Tutaj mieszkam już, można powiedzieć, że ponad 15 lat. Na tym osiedlu się wychowałam, wychowała się również mój tata. Więc tutaj no, osiedle całe się zna, sąsiedzi wszyscy wszystko znają. To wszystko, jeżeli chodzi o tą całą sytuację, zaczęło się już po prostu w niedzielę wieczorem. Nas oczywiście przy tej sytuacji nie było, bo wiadomo jak to weekend spędza się gdzieś z rodziną. Pozostali sąsiedzi siedzieli na ławce. My o wszystkim dowiedzieliśmy się, jak wróciliśmy, prawda, do domu. Wróciliśmy do domu i sąsiedzi zaczęli opowiadać moim dziadkom, co to się działo, jak ta młodzież się zachowywała wulgarnie w sposób do osób starszych. No i to trwało, prawda, od niedzieli, codziennie, mniej więcej o tych samych, prawda, godzinach. Więc przyszło, to była, no nie wiem, środa, to wszystko zaczęło się, przyjechali tutaj, prawda, no i wiadomo, zawsze przyjeżdżały 3-4 osoby, na takie jakby zwiady, po czym przyjeżdżała grupa. No i w końcu... Grupa jakich osób? Młodzieży. No trudno określić. 13. W ilości jakich? Na początku 3-4 osoby przyjeżdżały. To była płeć męska. Następnie... Chłopcy. Później po jakimś tam czasie przyjeżdżało ich więcej, trudno powiedzieć, czy kolejnych 10, czy kolejnych 15 osób. W tamtym dniu, gdzie jest to nagrane i udostępnione, przyjechało również tych 4 chłopców. Wykonaliśmy telefon alarmowy na 112, żeby zawiadomić odpowiednie służby, żeby przyjechali na interwencję. Niestety, dyspozytor, który ze mną rozmawiał, powiedział, żeby z tym skierować się do dzielnicowego. Niestety dzielnicowy ma godziny pracy wytyczone, na przykład od 7 do którejś tam. No to więc wszystko ucichło. No i tam rozmawiali. Widzieliśmy, że dwóch chłopców po tym telefonie, jak wykonywałam, bo to ja dzwoniłam. Rozmowa trwała około 4 minut, na telefonie wszystko jest w rejestrze. Chciało odjechać. Dwóch bodajże siedziało i czekało, co będzie. Później się rozjechali, pojechali gdzieś tam w głąb, pojechali później w tamtą stronę, wrócili. Po jakimś czasie, trudno powiedzieć, czy po pół godzinie, czy 45 minutach, przyjechało dwóch chłopców, wjechało tylko tu na podjazd, zrobiło rundkę i zawrócili się, po czym przyjechało na rowerach, na hulajnogach młodzieży w ilości już większej, prawda, niż te 4 osoby, plus młodzież, która przyszła po prostu jako no, widzowie, na pieszo bez żadnych hulajnóg. Jeżeli chodzi o to nagranie, wybuch mojej agresji, to był po prostu mój wybuch agresji, no bo ile można tłumaczyć, przez ile dni można tłumaczyć młodzieży, że tutaj chodzi o bezpieczeństwo. Bo gdyby to była sama jazda, wjazdy, zjazdy oczywiście były. Ja nie mogę powiedzieć, że nie było takich zjazdów, wjazdów sobie tędy. Ale jeżeli my widzimy, że młodzież, tutaj mamy kopertę,
Ta koperta nie była zajęta przez żaden samochód akurat tamtego dnia. Dzień wcześniej, ewentualnie dwa dni wcześniej, inaczej, po tym feralnym nagraniu, kiedy wszystko już tutaj ucichło, sąsiadka z następnego bloku rozmawiała z moimi rodzicami, bo akurat ja już byłam z mężem w domu, rozmawiała, że była na Straży Miejskiej. Było to zgłoszone do Straży Miejskiej. Nie wiem, czy też była u pani dzielnicowej, ale wydaje mi się, że też była rozmowa z panią dzielnicową. Stwierdziła pani, ta sąsiadka, że ma też również zarysowany samochód. Bo w tamtym dniu, nie wiem, wtorek, poniedziałek, stał jej samochód zaparkowany na kopercie. Tamtego dnia, wracając do tamtego dnia, naprawdę, gdyby sobie zjeżdżali spokojnie, wjazd, zjazd, jeden, drugi, nie ma problemu. Ja też byłam kiedyś młoda, ale w moich czasach, kiedy byłam w ich wieku, 13-15 lat temu, jeżeli starsza osoba powiedziała nam, odejdźcie stąd, idźcie sobie gdzieś dalej, znajdźcie miejsce, boisko, czy tam jakieś te inne, z dala od takich miejsc, no, że tak powiem, no, centralnie publicznych pod klatką, to my odchodziliśmy, bo my baliśmy się, że jeżeli nas jedna osoba upomni, druga osoba nas upomni, trzecia osoba nas upomni, że pójdzie w końcu do rodziców, no i wiadomo, że jak wróci się do domu, wiadomo, co będzie. No ale no niestety. No i tak, co do tego nagrania, jak się mogę odnieść? Po prostu to był po prostu kulminacyjny wybuch już po prostu moich emocji, no bo skoro tłumaczy się raz, drugi, trzeci, to jest po prostu, to jest osiedle. Siedzą starsze osoby, ludzie chodzą. Oni tłumaczyli się w ten sposób, że jedna osoba stoi na czatach, w cudzysłowie, i patrzy, czy ktoś nie idzie. Ale wiadomo, tu mieszkają też dzieci. No to jest tylko dziecko. Czytałam im komentarze, że trzeba dziecko wychowywać, tak? No ale wychowa się na ten sposób, że dziecko będzie cały czas przy nodze? No nie sądzę, że cały czas dziecko, każde jedno dziecko, czy to ma 3-latka, czy 4-latka, będzie cały czas przy nodze rodziców, tak? No mieszkają dzieci i na parterach, na pierwszym, na drugim, na trzecim, czwartym piętrze. No wypadnie, no i co? No i jak były akrobacje, że tak powiem, bo rozpędzali się tutaj od tych słupków. Pamiętam jedną sytuację. Był, nie wiem, chłopak, dziewczyna, wiem, dłuższe włosy, podejrzewam, że to był blond, w kasku takim nietypowo rowerowym, bo była szybka. Ta osoba rozpędziła się stąd. Ja jechałam z synem z tamtego końca bloku w tą stronę. I w pewnym momencie ta osoba się rozpędziła, zeskoczyła przez te schodki, tam siedziały na tej ławce osoby starsze, a ja byłam mniej wysokości na tej, jak jest ten już gołąb. I to może dzieliło mnie od tego roweru z synkiem, od tego rowerzysty, że tak powiem, dosłownie metr, jak przed nami skręcił. I ja im tłumaczyłam, to jest dosłownie moment, niech wam ktoś wybiegnie ze sklepu, niech wam dziecko wybiegnie z klatki, to jest moment. No i jeden po prostu ten chłopak, co do niego się tego unosiła na tym filmiku, stwierdził, że on jest w stanie wyhamować. Po tej całej zaistniałej sytuacji, oczywiście no, nagranie trafiło do internetu, tylko dlaczego, skoro młodzież jeździła pod blokiem i wie, gdzie ja mieszkam? Pytam się, dlaczego żaden z rodziców tych dzieci nie przyszedł tutaj do nas pod klatkę, kiedy są sąsiedzi, wyjaśnić tą całą sytuację, od czego to się zaczęło. Od czego? Wtedy, gdyby rodzic przyszedł, jeden czy drugi, i by była sytuacja przedstawiona, i byśmy doszli do jakiegoś porozumienia. Bo powtórzę się jeszcze raz. Ja wybuchłam, no bo niestety, ile można tłumaczyć? Rodzice przyszliby, porozmawialibyśmy sobie, oni by powiedzieli, co mają mi do powiedzenia, my byśmy wyjaśnili im, jak ta sytuacja wyglądała widokiem moich oczu, mojej rodziny oraz i sąsiadów tutaj mieszkających w bloku, którzy widzieli tę całą sytuację. Mało tego, po udostępnieniu tego filmiku na drugi wieczór, albo w ten sam wieczór, bodajże na drugi wieczór, jeden z chłopaków jechał i mówił, krzyczał
no bo mieszkamy, prawda, na tamtą stronę mamy okna, krzyczał, że będę sławna na YouTubie, a do tej pory dzieci jeżdżą pod oknami i mówią te swoje dalsze anegdotki do tej sprawy. Tylko właśnie pytanie, czy rodzice znają całą sytuację, jaka była, więc my jesteśmy otwarci na jakąkolwiek rozmowę. Mogą przyjść tutaj pod klatkę wszyscy co byli obecni, co widzieli tą całą sytuację. Nie ma problemu, my sąsiedzi jesteśmy otwarci na tą rozmowę i wyjaśnimy wszystko, co jak wyglądało. Bo to, co dzieci nagrają moim zdaniem i co pokażą rodzicom, no to mi się wydaje, że dzieci pokażą to, co chcą, ale nie powiedzą, mi się wydaje, że do końca prawdy, bo jak ja byłam w ich wieku i jak coś przeskrobałam, a wiedziałam, że sąsiad może iść do rodziców, to też nie powiedziałam nie powiedziałam prawdy, tylko jednak zawsze było tak powiedziane, żeby jednak coś tam poszło troszkę płazem. Więc tyle mam do powiedzenia. W razie czego proszę, zapraszamy rodziców tutaj, razem z sąsiadami wyjaśnimy wszystko, jak co wyglądało. No, był incydent taki, że przyszliśmy sobie na ławeczkę posiedzieć, siedzieliśmy sobie wszyscy jak zawsze. Starsze osoby z laskami, bo dalej nie mogą iść, tylko po prostu siedzą się tu i odpoczywają. No, zostało. Tylko właśnie zostało nam tyle, żeby tylko sobie odpocząć na powietrzu. A ponieważ młodzież dzisiejsza jest tak rozwydrzona, że ja jeszcze tego nie widziałem. Pierwszy raz spotykam się z takim czymś, żeby tak młodzież potrafiła starszym ludziom dokuczyć. A po drugie, jest małe dziecko. Niech wyskoczy to dziecko, jeszcze nie chodzi na razie, ale tak może być. Bo już zaczyna chodzić. Niech dziecko wyskoczy, nie zahamuje, nie zabije dziecko albo sam siebie. To są jeszcze inne dzieci, które też zjeżdżają. Tak. Jest, no. Ale w ogóle, ale wtedy, w ten dzień, który ja byłem, to widziałem, to jest nie do powiedzenia. Tu było ze 30 osób takich, o taki. Po prostu było w różnym wieku. I niestety ja bym sobie nie życzył takiego czegoś spotykać jeszcze raz. Mhm. Wie pani, co starszy człowiek przeżywa? No wyobrażam sobie. Chwileczkę, proszę. Proszę pani, nie chciałbym tego więcej widzieć i spotykać, bo wie pani, człowiek jest starszy w ogóle i tak dalej. Chce sobie odpocząć, a on nie to, żeby sobie zjechał po tym i pojechał, tylko robi różne śruby. Podjazdy. Skacze, to, tamto. No przecież niech mu się kierownik skrzywi i wjedzie w łapkę w te starsze kobiety. Co one po niej powiedzą? Proszę powiedzieć jeszcze, czy chciałby pan, żeby takie miejsce powstało, jak skatepark, żeby ta młodzież... Żeby mogła... oni odbyli sobie oddzielnie sami, żeby nie dokuczali, starszym ludziom, bo ludzie starsi muszą sobie być na powietrze, a nie mogą przez takie dzieci być. Mhm. Bo oni nie dają spokoju. Nie chcę się wyrazić, bo ja tego nie słyszałem, nie mogę powiedzieć, ale te starsze osoby, które tu siedziały, jak oni byli wybluzgani, to by pani nie... No niestety. Takie dzieci. Się tutaj ewakuować, to znaczy no, być przy tej klatce, bo oni sobie są młodzi, pójdą. A my starzy wszyscy, tu jest osób niechodzących kilka. To nie tylko ja, babcia, jeszcze jedna pani, jeszcze. No i my mamy się takich gówniarzy bardziej, jak oni nam pyskują, jak oni się wyrażają do nas, to lepiej nie mówić. Nie mówić, nie powtarzać. Agresywne są, dosłownie odpychają. Usiadłam sobie tam przy tym zjeździe z laską. No, on odpycha, bo on musi jechać, bo tu jest jego miejsce. No przecież to nie jest tor wyścigowy. No to my mamy, nie mamy prawa, no nie możemy, bo gdybym mogła, to bym sobie poszła gdzieś i koniec. Ja dalej nie wyjdę jak o dwóch laskach do sklepu. I to z bidą. I jeszcze mam opiekunki, pomagają mi, a takie gówniarze, żeby tutaj utrudnili życie na starość. Już od niedzieli ci chłopcy zaczęli jeździć
tam i tam. Myśmy prosiły wszystkie panie, proszę nie jeździcie, bo wam się coś stanie. O nich żeśmy dbali, no ale oni używali baby stare i takich innych słów nietypowe. A jeden chłopiec powiedział, że niczego się nie boję, bo mam tatusia policjanta. A ja mówię, to chyba raczej tatuś by twój się wstydził za ciebie, jak ty się zachowujesz, bo jesteś zadbany, czysty, włosy masz czyste, koszulkę, to chyba tatuś by się wstydził, że ma takiego syna. I ty nas nie strasz policjantem. No. No i zachowali się niegrzecznie, słówka były bardzo nieodpowiednie. A pani była świadkiem tego? Tak, bo myśmy w niedzielę już oni jeździli i później na drugi dzień przyszli. Wszyscy żeśmy siedzieliśmy na ławce. Także bardzo niegrzecznie się ci chłopcy zachowywali. Na pewno rodzice nie wiedzą o tym, że tak synowie się ich zachowywali. Jeden chłopiec, który był wyższy, taki czarny, włosy kręcone i był z nim jakiś chłopiec też, który mówił po angielsku, wyzywał nas. I bardzo się śmiał, jak zjeżdżał z tej górki i skakali, no nie dał rady. A proszę powiedzieć, to są chłopcy stąd? Nie z naszego osiedla to są chłopcy. Nie z naszego osiedla? Nie. Oni przychodzą i nie wiadomo... Jak często przychodzą? No byli często przychodzili, ale żeśmy tak nie zwracali na nich uwagi. No, zjechał raz, drugi, ale w niedzielę to już strasznie się zachowywali. To ja siedziałam, Ela siedziała, bo babci nie było w niedzielę. Babci nie było, Ela siedziała, pani Janka i ja siedziałam. Wy trzy. Wy trzy. I nawet Ela to rzuciła tą laskę, żeby pani doskoczyła i Janka raczej i zabrała tą laskę, bo mi krzywdę sobie zrobi. No zachowali się okropnie, uważam. Jak na młodych ludzi, to tak nie powinno, no bo to dzieci. No. Jeszcze teraz niech pani powie może coś o tym. Chciałaby pani, żeby takie miejsce powstało dla takiej młodzieży? No ale ponoć jest na przystani. Na przystani zremontowana i jeszcze nie jeszcze ma. Nie ma. Zamknięta. No chciałabym, żeby dzieci miały te swoje zjazdy, no ale tak jeżdżenie na tych hulajnodze, to można sobie krzywdę zrobić. Jeszcze ja do jednego, bo z tego murka skakał. Z tego murka. I ja mówię, słuchaj, kręgosłup ci pójdzie. Złamiesz kręgosłup i później twoja mama będzie rozpaczać, że jesteś kaleką. Leczenie, państwo będzie ci musiało dawać na leczenie i wszyscy my będziemy się musieli na ciebie składać, żebyś wyzdrowiał. A oni się strasznie śmieli. I nawet ta pani Dorotka przez okno też krzyczała, co wy robicie.